Wybrałem już obiekt, na który chcę się kierować. Przyszło czas ustawić kompas prosto do tego obiektu. I kiedy już jesteśmy skierowani na ten obiekt, poziomujemy kompas tak, żeby igła mogła swobodnie się obracać. I obracamy obręczą w ten sposób, żeby ta strzałka pokrywała się z tą strzałką. Kiedy to zrobimy, możemy odczytać nasz azymut. Tutaj jest to około 342 stopni. W ten sposób, z tak wyznaczonym azymutem, możemy nawigować od punktu do punktu, zmieniając ten punkt orientacyjny co jakiś czas w marszu. A jeśli chcemy wrócić, wystarczy obrócić kompas w ten sposób, żeby kierunek igły wskazujący południe pokrywał nam się z tą czerwoną strzałką. Po więcej zasubskrybuj kanał Włóczęga.